Jak widzicie, pogoda nam się trochę poprawiła. Ja znowu w rynsztunku do pracy będę pracował nad ogrodzeniem tego pola, które przekopaliśmy, tam gdzie stawiamy grządki podwyższone, bo jak tylko zasadzimy cokolwiek tam, to przyjdą sarny i nam to zjedzą. Wiemy, bo już tak było kiedyś. Więc zakasuję rękawy, zrobię ogrodzenie albo część ogrodzenia. No i tak się będziemy wymieniać między tymi pracami, bo czasem coś zawiozę ziemi, czasami zrobię część ogrodzenia, no i tak powolutku będziemy działać do przodu, a właściwie nie tak powolutku, bo tego czasu na wysadzenie rzeczy, które na parapecie sobie tam dojrzewają, powiedzmy, zostaje coraz mniej, więc musimy działać. Jak ci idzie? Aneczka nie może mówić za bardzo, bo ją chyba przewiało w gardło, czy coś. Jakbyśmy mieli mało roboty, to Ania znała, że trzeba zadbać o ogródek, który mamy tutaj wokół siebie. I ten skalniaczek, który no ładnie wyglądał, ale troszeczkę zarósł nam. Próbuję ogarnąć. Ja mam przerwę z kolei na kawę, więc przyszedłem pogadać jej nad głową. Ja nie mogę odpowiadać. Jak ci zadam jakieś pytanie, to jak nic nie mówisz, to znaczy, że się zgadzasz. Wywidziesz za mnie tą ziemię całą? Zrobisz ogrodzenie? A ja mogę iść sobie się położyć, tak? Dobra. W tym tempie będę to chyba robił do przyszłego roku. Potrzebna mi jest jakaś pomoc. Jest duże ułatwienie, powiem wam, taka przyczepka do traktorka, nie trzeba się męczyć całą tą drogę. Po tym błocie, kurczę, to był najgorszy element tego wywożenia, więc na ten moment powiem, że warto. I jedziemy jeszcze raz to samo. I tak 1000 razy. Kaczki nam uciekły i nie wróciły na noc do domu.
od dwóch nocy nie chcą spać w kaczniku, nie wiem dlaczego, więc muszę zabezpieczyć sobie bramę jedną i drugą, bo one się przez nie przeciskają i musimy je tak trochę tutaj siłą przytrzymać. Użyję tej siatki zielonej, zetnę ją na troszeczkę węższy pasek i zamontuję na bramie, tak żeby się między szczebelkami nie mogły przyciskać. Zobaczymy, czy to je powstrzyma. Naprawdę? Jeszcze oglądasz? Skoro już tu jesteś, to mogę ci powiedzieć, że wożenie ziemi i budowanie ogrodzenia to żmudna praca. Właściwie tak żmudna, że zapomniałem nagrać zakończenia tego odcinka. I klasycznej prośby o subskrypcję. Więc skoro i tak tu jesteś, i tak oglądasz mnie wkładającego słupki ogrodzeniowe, to możesz równie dobrze kliknąć ten przycisk subskrybuj. I wiesz co? Kliknij już tą łapkę w górę. Co ci zależy? A jeśli chcesz zrobić coś naprawdę ekstra, to obserwuj rodzinny off-grid na Instagramie. Mam nadzieję, że wpadniesz jeszcze obejrzeć kolejne odcinki. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem zostawiam cię z widokiem mnie budującego ogrodzenie. Dobra, już serio, wystarczy. Idź zajmij się czymś bardziej pożytecznym. Albo obejrzyj kolejne nasze filmy. Dzięki i do zobaczenia.